profesorze, zacznijmy od tego, czym jest in vitro. Co to znaczy in vitro? In vitro w dosłownym tłumaczeniu to jest w szkle. A używa się to dla procedur biotechnologicznych, które mają miejsce poza organizmem albo pacjenta w tym konkretnym przypadku, jak zapłodnienie pozaustrojowe, albo wzięło się to pierwotnie stąd z doświadczeń, które dotyczyły obszaru badań nad komórkami, które były przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych. No ale generalnie chodzi tutaj o taki przebieg procesu, który ma miejsce poza organizmem żywym w laboratorium, w warunkach, które naśladują te, które w organizmie żywym normalnie występują. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego to jest taka sytuacja, że jak sama zresztą tutaj opisowo definicja mówi, to chodzi o zapłodnienie poza ustrojem kobiety, komórki jajowej, która jest pobrana od niej, plemnikami jej partnera i pozwolenie na to, by w wyniku tego zapłodnienia rozwijał się zarodek, który potem jest przenoszony z powrotem do organizmu. Czyli to jest zapłodnienie pozaustrojowe, jakby klasycznym tego słowa znaczeniu. Czyli idąc tym tropem, pozaustrojowe, czyli pod pełną kontrolą osób z zewnątrz, czyli w 100% pewne, że zakończy się powodzeniem, dobrze rozumiem? Nie. W 100% pod nadzorem, bo tylko wtedy jesteśmy stworzyć takie warunki, które jak najbardziej naśladują to, co się dzieje w organizmie kobiety w czasie, kiedy dochodzi do zapłodnienia naturalnie komórki jajowej. Natomiast gwarancji zapłodnienia nigdy nie ma, bo również w naturze człowieka jest tak, że nie wszystkie komórki jajowe dają się skutecznie zapłodnić. W związku z tym nie jest zawsze możliwa taka sytuacja, że powstaje zarodek. Oczywiście takich wariantów jest bardzo mało, ale w większości zdecydowanej wypadków dochodzi do powstania zarodków, które potem są przenoszone do organizmu kobiety. Natomiast w praktyce jest tak, że tak jak w biologii, jak w cyklu naturalnym, nie zawsze dochodzi do skutecznego zapłodnienia i powstania zarodka. Zapłodnienia in vitro w Polsce wykonywane są od 32-33 lat. Jak ta procedura się zmieniała i czy w ogóle się zmieniała? Czy ten schemat jest wciąż taki sam? Tu muszę powiedzieć, że my dokładnie robimy to samo, co na świecie. To znaczy Polska nie ustępuje zupełnie w niczym, jeśli chodzi o procedury biotechnologiczne, które się składają na zapłodnienie pozaustrojowe. Natomiast sama metoda in vitro oczywiście musiała się zmienić, tak? No bo to jest już prawie pół wieku ewolucji tej metody medycznej. Ja bym powiedział inaczej. Ona jest na tyle standardowa w chwili i obecnie, że nie budzi nigdzie żadnych kontrowersji, żadnych. A jak te pierwsze wyglądały zapłodnienia? Natomiast oczywiście dużo się zmieniło. Po pierwsze, te pierwsze cykle były w cyklach naturalnych wykonywane, czyli w cyklu naturalnym kobiety. W chwili obecnej to wygląda tak, że kobieta ma stymulację jajeczkowania. Ta stymulacja jajeczkowania służy temu, by można było pobrać wiele komórek jajowych. Te protokoły stymulacji jajeczkowania są coraz bardziej bezpieczne. To znaczy powikłania wynikające ze stymulacji jajeczkowania występują coraz rzadziej. Można różnymi metodami komórki jajowe zapłodnić, czyli nie tylko klasycznie, czyli innymi słowy czekać na samoistne zapłodnienie komórki jajowej przez plemniki. My teraz też wstrzykujemy plemniki do komórki jajowej. Mamy możliwości hodowli pozaustrojowej tych zarodków przez kilka dni. Możliwości takiej hodowli pozaustrojowej, która daje nam możliwość obrazowania poszczególnych etapów rozwoju zarodka, zanim on zostanie przeniesiony do organizmu kobiety. Możemy w końcu badać genetycznie te zarodki, czyli wiedzieć, czy one są prawidłowe genetycznie, czy nie są prawidłowe genetycznie. I to w dwóch celach. Po to, żeby potwierdzić jego dobrostan genetyczny badaniami takimi przesiewowymi, ale również po to, by mieć możliwość znalezienia konkretnej choroby, której nosicielami mogą być rodzice. Mamy możliwość bardzo skutecznego zamrożenia zarodków i ich ponownego rozmrożenia, co w zasadzie odbywa się tak, jakbyśmy mieli możliwość strumieniowego odtwarzania filmu, kiedy dusimy stop, polega to na zamrożeniu, play, odmrożeniu i bezstratnie to w tej chwili. A jak długo mogą być zamrożone zarodki? Nie ma limitów czasowych, ponieważ one są przechowywane w ciekłym azocie. W związku z tym, jak powiedziałam, zatrzymujemy cykl życiowy tego zarodka poprzez zamrożenie w dowolnym momencie. W dowolnym momencie rozmrażamy. Możemy zamrozić oczywiście komórki rozrodcze męskie. Możemy zamrozić komórki rozrodcze żeńskie, czyli komórki jajowe. A to jest o tyle ciekawa sprawa, że
to biotechnologicznie był bardzo trudny proces, zanim się tego nauczyliśmy, czy zdobyliśmy narzędzia, by to robić. Co więcej, w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której teoretycznie istnieje możliwość edycji genetycznej tych zarodków, czyli tak naprawdę inaktywacji pewnych określonych genów, aktywacji innych genów. Co jest oczywiście przedmiotem licznych kontrowersji, nie jest wykonywane, ale narzędzia, jakie nauka ma w chwili obecnej w swoich rękach, takie możliwości daje. I tu mi się nasuwa pytanie, czy można zaplanować płeć dziecka poprzez zapłodnienie in vitro? Można, teoretycznie, ale jest to niewykonywane z tego powodu, że jest to po prostu niedozwolone. Jest to niedozwolone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Są oczywiście takie kraje, o których ja wiem, że jest zapotrzebowanie na to, by płeć dziecka programować, na przykład Chiny, ale jeśli chodzi o kraje europejskie, jest to po prostu niedozwolone. Wspominał też pan profesor o tym, że nie musimy do końca trzymać się tego cyklu kobiety, czyli to zapłodnienie in vitro może nastąpić w każdym dowolnym momencie? Kobieta wymaga przygotowania po to, by można było pobrać wiele komórek jajowych, ale w tej chwili potrafimy rozpocząć stymulację jajeczkowania w dowolnym momencie. A czy można by było w jakiś sposób sklasyfikować taką statystyczną parę, która powinna poważnie zastanowić się nad podejściem do procedury in vitro? Jakie symptomy powinny tą parę skłonić do tego, żeby skonsultować się przynajmniej w klinice? Czyli jedną rzeczą jest to, żeby uświadomić sobie wtedy o tym, czy istnieje problem z płodnością jako takim. I to jest jeden istotny temat, czyli kiedy zgłosić się do lekarzy zajmujących się leczeniem płodności, bo no bo to nie jest tak, że u wszystkich my od razu wykonujemy zapłodnienie pozaustrojowe. A drugą rzeczą jest to, kiedy zrobić zapłodnienie pozaustrojowe. Więc w zasadzie tu się trzeba odwołać do zwykłej klasycznej definicji niepłodności, czyli każda kobieta, która stara się zejść w ciążę, współżyje regularnie, w ciąży nie zachodzi po okresie jednego roku, powinna się zgłosić do specjalisty, który zajmuje się leczeniem niepłodności. Czy u niej są wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego, to jest zupełnie inna sprawa, to już wtedy ocenia lekarz. Natomiast kobiety powinny wiedzieć, że większe prawdopodobieństwo użycia in vitro jako metody leczenia niepłodności jest wtedy, kiedy ta kobieta przechodziła stany zapalne jajników jajowodów, wtedy istnieje podejrzenie drożności jajowodów, kiedy przechodziła leczenie operacyjne w jamie brzusznej, na przykład wycięcie wyrostka robaczkowego albo jakieś operacje na jajnikach czy jajowodach. Bo wtedy znowu istnieje ryzyko wystąpienia problemów związanych z drożnością jajowodów. To są przykłady. Na pewno większe prawdopodobieństwo zastosowania in vitro jako metody leczenia płodności jest wtedy, kiedy u mężczyzn stwierdza się w wyniku badania nasienia nieprawidłowe wyniki tego badania, czyli na przykład nieprawidłową koncentrację, ruchliwość i odsetek plemników o nieprawidłowej budowie. To się sprowadza do zwykłego, prostego badania, prostej oceny. Czy wszystkich tych parametrów równocześnie, więc generalnie in vitro jest metodą, do której stawia się wskazania, jak do każdej innej procedury medycznej, ale do lekarza leczącego niepłodność powinna się zgłosić na pewno kobieta, która przed 35 rokiem życia starała się o zajście w ciążę rok czasu co najmniej, a po 35 roku życia nawet pół roku. Dla mnie głównym takim czynnikiem ryzyka braku sukcesu w zakresie posiadania potomstwa to jest wiek kobiety. I kobiety sobie powinny zdawać z tego sprawę, że za późno w chwili obecnej zaczynają się starać o pierwsze dziecko. A jeszcze doprecyzujmy, bo niektóre kobiety nie do końca wiedzą, co to znaczy no starała się. Nie chodzi mi tutaj o stronę techniczną, tylko po prostu, co to oznacza starała się przez rok? Znaczy strona techniczna. Ile razy? Natomiast chodzi o regularne współżycie, które ma, które trwa co najmniej rok czasu. Ale regularne, a regularne współżycie 2-3 razy w tygodniu, niezależnie od dnia cyklu. Kolejny stereotyp, wiele par uważa, że wystarczy współżyć tylko w okresie okołoowulacyjnym. Mhm. Ciekawa informacja, że ci, którzy współżyją tylko w okresie okołoowulacyjnym, mają dwukrotnie mniejsze prawdopodobieństwo zajścia w ciąży niż ci, którzy współżyją regularnie. Tak? Ale podobno codziennie, czy nawet kilka razy dziennie też niedobrze. Nic o tym nie wiadomo. To znaczy nie ma takich danych naukowych, które by o tym mówiły. Wiemy o podstawowych takich parametrach brzegowych. W przypadku starań zajście w ciąży to jest 2-3 razy w tygodniu. Znaczy to jest tak, musimy sobie zdawać sprawę, że jest związek płodności z różnego rodzaju zachowaniami, które można by określić szerokim tego słowa znaczeniem związanymi ze stylem życia, tak? Czyli lifestyle.
picie, palenie, przewlekły stres, nadwaga, otyłość, przede wszystkim otyłość, ale nawet już nadwaga, to są wszystko czynniki zmniejszające prawdopodobieństwo ciąży. W warunkach idealnych, proszę sobie wyobrazić, prawdopodobieństwo ciąży wynosi około 15% przeliczeniu na miesiąc. Czyli teraz, jeżeli kobieta pali papierosy, to jej prawdopodobieństwo ciąży młodej kobiety, tak? Miesięcznie wynosi mniej więcej 7% tylko. Jeśli jeszcze nieregularnie spożyje, to jest 3%. Więc ja uważam, że bardzo istotnym czynnikiem w zakresie leczenia płodności to jest tak naprawdę zmiana stylu życia. Ale profesorze, znowu odwołam się tutaj do, powiedzmy, legend. Z reguły słyszy się tak. Dzień wcześniej byłam na dobrej imprezie, na dobrej zabawie, gdzie no nie stroniłam od alkoholu, a później okazało się, że jestem w ciąży. Więc jak to jest? Ale to są dwa zupełnie różne tematy. Jedną rzeczą jest, nazwijmy to, puszczenie hamulców i sprowokowanie do pewnych określonych zachowań seksualnych, które predysponują znaczy, do zajścia w ciąży. Chodzi mi o zajście samo już. A inną rzeczą jest nadużywanie alkoholu czy przewlekłe palenie papierosów, bo to są czynniki, które ewidentnie pogarszają płodność. A jaki wiek ogranicza kobietę, jeżeli chodzi o zapłodnienie? Każdy. Im starsza kobieta, tym mniejsze prawdopodobieństwo zajścia w ciąży. Im starszy mężczyzna również, tym mniejsze prawdopodobieństwo posiadania dziecka i to jeszcze ciekawiej, zdrowego dziecka. Zupełnie inne czynniki są warunkowane przez wiek kobiety, inne przez wiek mężczyzny. Taką klasyczną granicą, którą my rysujemy, to jest 35 lat u kobiety, ale to jest błąd, bo to jest średnia. Ale natomiast jeżeli chodzi o zapłodnienie in vitro, to do jakiego wieku można? To nie tak. To jest tak. Co my robimy w laboratorium, to my tak naprawdę naśladujemy to, co jest w biologii. My nie możemy przeskoczyć pewnych ograniczeń. I jakby jakość komórki jajowej, biologiczna jakość komórki jajowej jest warunkowana wiekiem kobiety. I sytuacja jest bardzo prosta. Im starsza jest kobieta, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo ciąży i urodzenia dziecka i tym większe jest prawdopodobieństwo w przypadku ciąży poronienia tej ciąży i większe jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z poważnymi wadami rozwojowymi, które są związane z zaburzeniami liczby i struktury chromosomów, czyli ze spółdomem na przykład, mówiąc prostym językiem. A młodszy jest mężczyzna, bo jest też taka granica ekstremalnie niskiego wieku mężczyzny, tym większe jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z problemami, które są związane z subtelnymi defektami genetycznymi, które predysponują do takich chorób, jak na przykład, w tej chwili coraz więcej danych mamy na ten temat, jak na przykład autyzm u dzieci albo depresja w wieku późniejszym. Więc prawda jest taka, że matka natura czy biologia nie bez powodu sobie wymyśliła to, by matką dziecka była młoda kobieta i dojrzały mężczyzna, ani nie za młody, ani za stary, w sensie reprodukcyjnym oczywiście. Czyli powiedzenie, że w tej chwili modne, że 40 to jest nowa 30, niestety nijak się ma. No, niestety nie, dlatego że jedną rzeczą są jakby narzędzia, tudzież wpływ stylu, coraz lepszego stylu życia na wygląd ludzi, tak? Na ich samopoczucie, tudzież stosowane metody służące temu, by dobrze wyglądać, kosmetyki, tudzież interwencje chirurgii estetycznej, tak? Ale to się w żaden sposób nie przekłada na jakość czy na wiek biologiczny w rozumieniu rozrodczym. My tej granicy nie potrafimy przeskoczyć jeszcze do tej pory. Nie ma takiej możliwości. To znaczy, niestety jest tak, że wartość biologiczna w zakresie rozrodu człowieka jest głównie warunkowana wiekiem kobiety i to nie uległo zmianie od dawien dawna i wydaje mi się, że przez długi okres czasu nie ulegnie zmianie. I tyle. To jest pewna pułapka, bo rzeczywiście ludzie się czują dobrze w wieku 35-40 lat, są pełni życia, mają plany życiowe i ta pułapka powoduje, że właśnie coraz więcej ludzi, którzy są, czy należą do grupy ludzi o dobrym statusie materialnym, wpadają właśnie w taką pułapkę niepłodności, bo odsuwają swoje plany prokreacyjne na później. I coraz więcej kobiet, szczególnie wykształconych, atrakcyjnych, lekarek, prawniczek, które najpierw chcą mieć karierę, że tak powiem, zapewnioną, tudzież nazwijmy to zorganizowane życie w taki podstawowy sposób. Trochę świat wymusza to na kobietach. Nie. Myślę, że to jest sposób myślenia, ale to trzeba zmienić, bo nic nie wymusza. To jest kwestia indywidualnych decyzji, bo można tę karierę robić mając dziecko. I naprawdę to działa.
I myślę, że podstawowy też problem taki, znowu będący konsekwencją pewnych stereotypów, powielanych schematów. Zresztą proszę zwrócić uwagę, w mediach funkcjonują przynajmniej dwa nazwiska, o których ja nie będę mówił wprost, które w pewnym sensie manifestują się w sensie pozytywnym, bo nagłaśniają pośrednio problem niepłodności. Właśnie kobiet, które są w wieku, powiedzmy sobie, 40 lat około, to już możemy, które mają problemy z potomstwem, ale musiały w jakiś sposób, że tak powiem, dokonać wszelkich starań, żeby w tę ciążę zajść, a to była konsekwencja właśnie wieku. Mimo że fantastycznie wyglądają w tygodnikach czy w telewizji, prawda? To prawda. Skupmy się na procedurach w klinice Vitrolife. Czy to jest tak, że każda para przychodząca do kliniki Vitrolife, do prywatnej kliniki, od razu jest skierowana na blok zabiegowy pod kątem wykonania zabiegu zapłodnienia wąza ustrojowego, czy jest jeszcze jakaś specjalna procedura? Czy to jest jakiś skrót myślowy, rozumiem, tak? To znaczy, krótko mówiąc, czy para, która do nas przychodzi, od razu jest kwalifikowana do zapłodnienia wąza ustrojowego? W sensie płacę, kupuję, dostaję. Nie, dlatego że do in vitro są skazania. I to w wielu wymiarach na to trzeba spojrzeć. To znaczy, po pierwsze, raz obowiązującej ustawy o leczeniu niepłodności, gdzie musimy zwrócić uwagę na proces leczenia i diagnostyki u tej pary, a druga sprawa jest taka, że niezależnie od tego, jaka jest ustawa, są procedury medyczne, które do in vitro obowiązują, w przypadku in vitro obowiązują, czyli musimy postawić wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego. Są też procedury tańsze, prostsze, które służą temu, by kobieta mogła zajść w ciążę i nie są związane z takimi obciążeniami jak zapłodnienie pozaustrojowe, więc generalnie nie jest. My dysponujemy całym wachlarzem metod leczenia niepłodności, je stosujemy w zależności od wskazań, które stwierdzimy podczas tego procesu diagnostycznego u tej pary. Więc nie, zdecydowanie nie, natomiast faktem jest, że zapłodnienia pozaustrojowego, cykli zapłodnienia pozaustrojowego wykonują bardzo dużo. Ale to też ma inny wymiar, dlatego że jakbyśmy spojrzeli na to, ilu parom pomogliśmy w tym, by posiadały te pary swoje dzieci, to ja muszę powiedzieć, że w wyniku naszych interwencji, takich czy innych, to jest około 10-12 tysięcy dzieci, które przez się urodziły. Przez 12 lat funkcjonowania kliniki Vitrolife? 12 lat współpracy zespołu ze mną, zaangażowania wszystkich ludzi, którzy leczą niepłodność. Natomiast w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego to jest około 2 tysiące, tak? Mhm. Czyli jeszcze raz, problem, odpowiednie leczenie, część kobiet w wyniku tych pierwszych interwencji zachodzi w ciążę, część musi mieć zrobione zapłodnienie pozaustrojowe. Tak to po prostu działa. Zresztą tak jest w każdym przypadku jakiejkolwiek interwencji medycznej. Zawsze próbujemy osiągnąć sukces terapeutyczny najprostszą i najtańszą metodą. W 2018 roku klinika Vitrolife przystąpiła do porozumienia The Fertility Partnership. Co to takiego? Jak to się przekłada na klinikę, a jak na pacjentów? Czy przede wszystkim to jest, no jesteśmy częścią dużej europejskiej grupy, która jest w tej chwili zlokalizowana, jest w zasadzie drugą największą grupą leczenia płodności w Europie. Kliniki są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. Od niedawna w tej grupie są również kliniki, część klinik zlokalizowana w Niemczech, w Austrii, w Holandii i w Danii. I to jest tak naprawdę jakby spięcie klamrą w jednym wymiarze takim, powiedzmy sobie, biznesowym, czyli prowadzenia takiego ekonomicznego klinik leczenia niepłodności, ale drugim ważniejszym w zakresie standardów jakości leczenia, właśnie, które są tworzone przez specjalistów należących do tej grupy. No i to jest grupa, która na przykład w Wielkiej Brytanii ma takie dwie kliniki, która jedna jest w Oksfordzie, druga jest Centrum Leczenia Niepłodności czy Medycyny Rozrodu Uniwersytetu w Glasgow. Są tam też lekarze, którzy pracują dla Imperial College w Londynie. Czyli krótko mówiąc, specjaliści, którzy z najwyższej półki, którzy jakby stanowią standardy leczenia niepłodności na świecie, tym samym te same standardy są standardami obowiązującymi w grupie. Jak to się przełożyło na to, co my robimy? No my mamy w tej chwili bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia niepłodności. Praktycznie w ogóle nie ustępujemy jakimkolwiek klinikom leczenia niepłodności, takim kliniki jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Szwecji.
zupełnie nie mamy żadnych kompleksów i stosujemy te same metody i z taką samą skutecznością. Właśnie to warto powiedzieć, dlatego że przyjęło się gdzieś tam, że jeżeli ma być coś zrobione na takim światowym poziomie, no to trzeba raczej wyjechać poza granicę. W tej chwili Polska nadąża. Czy jest równym partnerem pozostałym placówkom? Absolutnie tak. Ja muszę powiedzieć, ja w ogóle mam bardzo dobre zdanie na temat polskich klinik leczenia niepłodności. To jest niestety, troszeczkę konsekwencja tego, że pacjenci muszą płacić za swoje leczenie z własnej kieszeni. Ale przy takim systemie rozliczenia tych procedur, no nie ma kompromisów. My musimy też oferować najwyższe standardy w tym zakresie. Z drugiej strony finansowanie, jako pośrednio otrzymujemy ze strony pacjentów, starcza na to, by te standardy zapewnić. W przypadku pewnych ograniczeń, które się w jakiś sposób zawsze mogą pojawić przy istnieniu płatnika publicznego, ten dostęp do pieniędzy może powodować to, że jakieś kompromisy również w serwisie medycznym należy zawrzeć. I to jest tak naprawdę w pigułce problem polskiej służby zdrowia. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że polepszy się i ten dostęp do in vitro będą miały wszystkie pary, które tego potrzebują. To jest ograniczenie i tu się zgadzam w 100%. To, że pacjenci muszą płacić za te procedury z własnej kieszeni, to powoduje, że niestety dostępność tej metody jest dla dużej części naszego społeczeństwa niewielka. A jakie to są koszty? Czy możemy w przybliżeniu podać widełki takiego standardowego bardzo leczenia? Znaczy jednym tematem to jest sama procedura biotechnologiczna, czyli to, za co pacjent musi zapłacić. To jest kwestia procedur, które się odbywają w laboratorium. No to jest wszędzie widoczne w cennikach klinik leczenia płodności, ale to jest kilka tysięcy złotych, nawet powyżej 5 zdecydowanie. W zależności od tych składowych, które wchodzą w zapłodnienie pozaustrojowe, dotyczy to również tych elementów, o których mówiłem wcześniej, diagnostyki przedimplantacyjnej, stosowania różnego rodzaju interwencji w trakcie hodowli zarodków i tak dalej, czy ma miejsce mrożenie, czy nie ma miejsca mrożenia. To niestety wszystko kosztuje, więc to jakby składa się na tę cenę. Ja bym oceniał, że w przypadku takiej procedury średniej to jest w granicach 7-8 tysięcy złotych, średnio w rozumieniu, średnio w zakresie kosztów. Ale do tego niestety dochodzą koszty również zastosowania leków do stymulacji jajeczkowania, które częściowo są finansowane, czyli te leki można dostać również na zniżkę w recepcie, w wyniku przedłużenia recepty w aptece, ale prawda jest też taka, że jest pewna określona grupa pacjentek, która może z tego skorzystać i to są na ogólnie mówiąc pacjentki, które mają dobre, tak zwane dobre rokowania. Rozumiem. Żeby tak nie kończyć na tematach smutno-finansowych, zapytam pana profesora, bo w pracy, jakiej wykonuje pan profesor, każda para jest wyjątkowa, jest wiele historii fantastycznych. Czy jest jakaś taka historia, która szczególnie zapadła profesorowi w pamięć, jakaś wyjątkowa para, może nie posługujmy się imionami dosłownie, ale czy jest ktoś taki, kto szczególnie zapadł w pamięć? Znaczy, to jest, no tak, oczywiście. I to tak bywa, że to jest najczęściej jedna z pierwszych procedur, które się wykona. Ja zapłodnienie pozaustrojowe przywiozłem, tą technologię, która za tym stała, przywiozłem z Belgii, gdzie się kształciłem. Pamiętam po wykonaniu jednej z pierwszych procedur zapłodnienia pozaustrojowego pacjentkę, która zaszła w ciążę, urodziła dziecko i ja pamiętam, że ja łączyłem fizycznie te komórki w rozumieniu takim, że wstrzykiwałem plemnika do komórki jajowej i pamiętam potem poród dziecka drogą cięcia cesarskiego, cięcia, które ja wykonywałam. Więc ja miałam wtedy świadomość, że widziałam tego noworodka w stadium dwóch komórek i to jest niesamowite. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę i mam nadzieję na kolejne spotkania, bo in vitro jest tematem rzeką, które należy poruszać. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo.